9. edycja gali Kobieta Roku w gminie Łuków. Cieszymy się, że tak dużo osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Dziękujemy oczywiście organizatorowi, czyli Gminnemu Ośrodkowi Kultury za przygotowanie tej gali. W tym roku zdecydowaliśmy się, że ta gala odbędzie się tutaj w sali widowiskowej, tak to może nazwijmy, przy naszym żłobku, pięknej sali, która może pomieścić dużo osób i cieszymy się, że ta impreza może się odbywać tutaj. Cóż, gratuluję oczywiście wszystkim nominowanym, gratuluję laureatom, no i oczywiście zdobywczyni nagrody Kobieta Roku Gminy Łuków 9. edycji tejże gali. Cieszę się, że tak dużo pań, ale są i również panowie, przybyło na naszą dzisiejszą uroczystość. Mam nadzieję, że wszyscy mile spędzimy czas podczas samej gali, no i oczywiście podczas koncertu zespołu Tenio. Moment objawienia tej tajemniczości, jakim jest ogłoszenie laureatki konkursu, która otrzyma honorową statuetkę, rzeźbę z tytułem Kobieta Roku Gminy Łuków 2023. A jest nią osoba, która od kilkunastu lat angażuje się w życie społeczne lokalnej społeczności. Jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, które pięknie zostało wyaktywowane. Jest animatorką życia kulturalnego. Pod jej kierownictwem oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu zostało zorganizowanych wiele różnego rodzaju inicjatyw na rzecz dzieci oraz mieszkańców gminy Łuków. Ponadto od ponad dwóch lat aktywnie wspomaga i organizuje liczne aukcje, imprezy oraz zbiórki charytatywne. To Staczuk, zapraszamy! Życzenia oczywiście dla wszystkich pań. Życzyć trzeba tego, czego życzymy sobie teraz przede wszystkim, a więc spokoju, a więc tego, żebyśmy żyli w spokojnych czasach. Życzymy oczywiście zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień, nieustającej pomyślności, no i spełnienia wszystkich marzeń.